Sehr geehrte Mitglieder der deutschen Minderheit, liebe Sympathisanten der deutschen Minderheit und alle, die an unserer Tätigkeit interessiert sind. Szanowni członkowie mniejszości, sympatycy mniejszości, wszyscy, którzy interesują się naszą działalnością. W ostatnich dniach dotarł i już nie został opublikowany na naszej stronie internetowej news o tym, jaka fala hejtu, nienawiści spotkała mieszkańców Jemielnicy, gminy Jemielnica w kontekście pomysłu, aby na tamtejszym urzędzie gminy pojawiły się również tablice dwujęzyczne odnotowujące to, co w tej gminie jest rzeczywistością, czyli raz obecność samej mniejszości na terenie samej gminy, ale również to, że jest to gmina o wyjątkowych walorach turystycznych, ale też i gospodarka, ekonomia tej gminy, wielu przedsiębiorców jest właśnie związana z tym kapitałem. Powiem szczerze, że osobiście miałem nadzieję, że czas, kiedy tego rodzaju newsy, czasami mam wrażenie, że sztucznie generowane przez niektóre media, będą się spotykać z tak dużym odzewem i to negatywnym, mamy za sobą. Bo przecież dyskutowaliśmy w naszym regionie w latach 2008-2009 na temat idei powstawania tablic dwujęzycznych. Wiemy, jak często one na początku były niszczone, zamalowywane. Do dzisiaj się to incydentalnie ciągle zdarza. Ale skala i odzew negatywny na ten prosty news, który jest usankcjonowany w polskim prawie i to mało tego, nie w prawie stricte mniejszościowym, ale w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych z 2002 roku, który mówi o przekładach na inne języki nazw urzędowych czy szyldów informacyjnych i tak dalej, że on spotka się z tak negatywną reakcją w 2020 roku, powiem szczerze, że mnie samego przeraziło, poraziło i powiem, no, mocno zaskoczyło. Więc z pewnością w chwili obecnej jako zarząd będziemy rozważać, w jaki sposób do tego się odnieść, dlatego że tak jak wcześniej nigdy nie zostawialiśmy tego rodzaju wpisów bez odzewu, tak i tym razem z pewnością każdy z tych wpisów będzie podlegał analizie, a w razie takiej potrzeby, a takie potrzeby w niektórych przypadkach już widzimy, również w zgłoszeniu do odpowiednich organów. Nie dajmy się jednak w tym czasie i w tej sytuacji zwariować. To jest element, który buduje naszą tożsamość tego regionu. Ta dwujęzyczność, ta wielokulturowość. To element, który nas absolutnie wyróżnia. Mało tego, gmina Jemielnica, jak mało która, pokazuje, że dzięki temu się świetnie rozwija, że ma i mniejszość, a że ma kapitał niemiecki, który inwestuje na jej terenie, ale że też ma przepiękne obiekty pocysterskie, które dzisiaj ściągają i są magnesem turystycznym, ściągającym turystów właśnie głównie z Niemiec do tej gminy. Więc z pewnością wartością samą w sobie jest to, że ci mieszkańcy znają i obcują z tym językiem i nie ma się absolutnie czego wstydzić, ale jest to absolutnie powód do dumy i spójrzmy na to również w ten sposób. Jeżeli widzimy te negatywne wpisy, to reagujmy, ale róbmy swoje. Dziękuję bardzo.